Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowym cyklu, który otwieram ze współpracy z Wami, z moimi widzami. Mianowicie na jednym z live'ów poprosiłem Was, żebyście wysłali do mnie zdjęcia z Niemiec, różnych wywieszek, tabliczek, tablic informacyjnych, znaków drogowych, jakichś znaków informacyjnych, ogłoszeń i tak dalej. I zaczęły spływać te informacje do mnie, te zdjęcia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zresztą w opisie filmu macie nadal, zostawiam mój numer mailowy, na który możecie wysyłać te różne zdjęcia. Zaczęły się zbierać te zdjęcia, zacząłem je segregować, zacząłem je zbierać właśnie w takie podgrupy. No i dzisiaj pierwszy film z tego cyklu, mianowicie wybrałem zdjęcia tablic tyczących parkowania w Niemczech i przejazdów, tam jakiś wątek pojawił się też, czyli parkowanie, wkraczanie na jakiś czyjś teren prywatny. Moi uczniowie zrobili te zdjęcia, wysłali je do mnie i ja je będę teraz z Wami omawiał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam. Durchgang verboten, Durchgang verboten, powtórzmy jeszcze raz, Durchgang verboten oznacza przejście zabronione, czyli ogólnie na tym terenie nie można przechodzić. Z czego się składa to słowo? Zawsze jak omawiam, zawsze zaczynam od czasowników. Verboten, pewnie kojarzycie to z Rauchen verboten, palenie zabronione. Verboten to jest czas przeszły od czasownika verbieten, zabraniać, verbieten. Czyli ja zabraniam, ich verbiete. Ty zabraniasz, du verbietest. Ja zabroniłem, ich habe verboten. Ty zabroniłeś, du hast verboten. Verboten, czas przeszły, zabronione. Natomiast Durchgang składa się ze słowa durch, przez i gang. Gang to jest rzeczownik od gehen, od iść. Widzieliście? Gehen to jest iść, a gang to jest ruch. To może oznaczać ruch jako, że ktoś się w jakiś sposób porusza. Gang również może oznaczać jako bieg w samochodzie. Der erste Gang, zweite Gang i tak dalej. I Durchgang verboten summa summarum oznacza przejście zabronione. Na tym przejściu, na tym terenie nie można przechodzić. Wynika to też, że to jest pewnie teren prywatny. Tutaj mamy Feuerwehr Ausstellfläche freihalten, ausgenommen markierte Parkflächen. Co to oznacza? Feuer to jest ogień. Feuerwehr to jest obrona ogniowa. Straż pożarna, po prostu. Feuerwehr to straż pożarna. Stell auf Fläche. Fläche to jest powierzchnia, przestrzeń, teren. I chodzi o to, że Feuerwehr Ausstellfläche to jest... Ja bym to nazwał po polsku droga pożarowa, najprościej, nie? Czyli miejsce, które musi być zawsze właśnie czasownik freihalten. Ten czasownik się będzie jeszcze pojawiał dzisiaj. Freihalten oznacza trzymać wolno. Trzymać wolno w sensie trzymać drożne, nie blokować, nie tarasować. Freihalten, trzymać wolne, nie wjeżdżać samochodem, nie parkować w tym miejscu, nie? Żeby ta przestrzeń była wolna, żeby była nie niczym, żeby tam nie było żadnych przeszkód, żadnych barier. Freihalten. Ausgenommen to jest ausnehmen, to jest wyciągać, czyli wyciągnięty w tym kontekście poza. Tak? Czyli coś jest zakaz, ale jest wyjątek. Ausgenommen. Poza markierte Parkflächen. I znowu, Fläche to jest powierzchnia, park, Fläche to jest powierzchnia parkingowa. Ja wiem, że wielu osobom się myli, że słowo park to jest ten przedczłon, pochodzi od czasownika parken, parkować, a nie park jako park, miejsce, wiecie, drzewa, lasy w środku miasta, nie? Markierte, czyli zaznaczone, bo markieren to zaznaczać. Na przykład jak macie sztyft kolorowy i chcecie na kolorowo zaznaczyć w tekście fragment, to robicie, to wy to musicie markieren, nie? Także to jest summa summarum
Summa summarum to jest droga pożarowa. Nie zastawiać, nie blokować poza zaznaczonymi terenami parkowymi. Do parkowania, przepraszam. Terenami parkingowymi. Przepraszam, jeszcze inaczej. Poza zaznaczonymi miejscami parkingowymi. Następne zdjęcie. Feuerwehr Zufahrt freihalten. Nie? Czyli podobna rzecz jak przed chwilą. Feuerwehr to jest straż pożarna. Feuerwehr. Zufahrt to jest dojazd. Czyli dojazd dla straży pożarnej. Tak brzmiałoby to tłumaczenie tego Feuerwehr Zufahrt. I oczywiście, co trzeba z tym dojazdem zrobić? Trzeba go freihalten. Freihalten, czyli trzymać luźno, nie blokować, nie tarasować, nie wjeżdżać na to miejsce. Nie? Zawsze musi być drożna ta droga. Schotter Rasen, tutaj mam, nie do końca jestem pewny, Rasen to jest trawnik. Der Rasen to jest trawnik. Schotter to jest Schutter Żwir, czyli to jest taki trawnik żwirowy. Nowość dla mnie, ale no z tego wynika, że tak to musi być, bo to to oznacza, nie? I trzecia tabliczka na tej samym zdjęciu pod spodem Privatgrund, teren prywatny. Czyli ogólnie jak będziecie widzieć takie słowo Privatgrund, uważajcie, teren prywatny, jesteście tam niemile widziani. I co my tu mamy? Benutzung der Spielplätze nur für Bewohner Sirusweg 22. Czyli Benutzung des Spielplatzes, korzystanie z placu zabaw. Nur für Bewohner, tylko dla mieszkańców. Nur für Bewohner, mi się komórka wyłącza czasem, cały czas, przepraszam. Sirusweg, jest podana adres od do ulica, czyli z tego placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie mieszkające na tej ulicy, pod tymi adresami. Następna tabliczka. Privatparkplatz, czyli prywatny parking. Parkplatz, pamiętajcie, że to jest parking. Nie? To nie jest parking po niemiecku, bo słowo parking w ogóle brzmi dosyć anglosasko-germańsko. Ja myślę, że się zgodzicie, parking. Natomiast to jest słowo polskie. Znaczy wiadomo, że nie pochodzenia polskiego, ale chociaż nie wiem, nie, dobra, nie wiem jak jest po angielsku. Nie wiem. Ale po niemiecku Parkplatz to jest parking. Nie? I tu mamy taki dosyć długi tekst. Analyzujemy. Parken ist ausschließlich für die Dauer des Einkaufes höchstens jedoch eine Stunde in diesem Nahversorgungszentrum gestattet. O co chodzi? Parken ist, parkowanie jest ausschließlich, wyłącznie. Czyli to jest taki synonim słowa tylko, nur. Nie? Czyli możecie postawić znak równości między słowem nur a ausschließlich. Für die Dauer des Einkaufes. Na czas, na okres trwania zakupów. Rzeczownik die Dauer, to jest, nie możemy go przetłumaczyć jednym słowem, według mnie, w języku polskim. To jest okres trwania, czas trwania, czyli coś, co trwa. Z czego to pochodzi? Pochodzi od czasownika dauern, trwać. Nie? Na przykład ten film trwa 2 godziny. Der Film dauert 2 Stunden. I stąd się wziął rzeczownik Dauer, czas trwania. Czyli na okres zakupów, Einkaufes, höchstens jedoch eine Stunde. Najwyżej, höchstens, czyli to jest höchstens, to jest równoważnik słowa, nie równoważnik. To samo znaczenie co słowo maksimum, maksymalnie. Jedoch to jest jednak, eine Stunde, jedna godzina. In diesem Nahversorgungszentrum gestattet. Jest pozwolone. To parkowanie, i teraz musicie widzieć całość. Parken ist gestattet, czyli jest pozwolone, jest pozwolenie na to, że parkowanie jest gestattet, jest dozwolone. Łapiecie? I teraz rzeczownik Nahversorgungszentrum, to jest, myślę, że ważne słowo, to jest najbliższe centrum zaopatrzenia. Co przez to rozumiemy? Centrum, myślę, że to jest jasne, chodzi w ogóle o markety, o hipermarkety, o sklepy i tak dalej. Versorgung to zaopatrzenie. Versorgung to zaopatrzenie. Czyli centrum zaopatrzenia. I pod tym hasłem rozumie się każdy sklep. Dlaczego tego się nie pisze, że Lidl czy Kaufland czy coś innego? Chodzi o to, że te tabliczki produkuje się masowo. I nie,
dużo by to kosztowało, żeby dopasować, czy tam z Lidl, czy to jest Kaufland, czy to jest jakieś Aldi, czy coś, nie? Czyli pod hasłem na Versorgung, jeszcze tam słowo jest na z przodu, zapomniałem, to słowo blisko. Czyli blisko położone centrum zaopatrzenia. Czyli pod tym hasłem rozumiemy sklep, rozumiecie? Pod tym hasłem rozumiemy hipermarket jakikolwiek. I te hasła się będą powtarzać, ten rzeczownik w niektórych. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge, czyli przeciwko prawu parkujące pojazdy, parkende Fahrzeuge, werden kostenpflichtig, będą kostenpflichtig, to jest obowiązkowo kosztowo, czyli chodzi o to, że będą odpłatnie, abgeschleppt. I to jest czasownik ważny, abschleppen, to jest odholować. Na dole. Benutzung auf eigene Gefahr. Używanie, czyli korzystanie z tego parkingu na własne ryzyko. Auf eigene Gefahr. Die Gefahr to jest niebezpieczeństwo. W tym kontekście to nie tłumaczymy jako niebezpieczeństwo, tylko jako ryzyko. Auf eigene Gefahr, czyli na własne. Eigen to jest własny. Kojarzycie słowo mój własny pokój? Mein eigenes Zimmer, nie? I to jest eigene Gefahr, własne, moje osobiste. Hier gilt die STWO. Co to za skrót? Myślę, że to jest ważne, ale jednocześnie nie wiem, czy za bardzo to wpływa na znaczenie. STVO to jest Straßenverkehrsordnung. Straßenverkehrsordnung, czyli po naszemu kodeks drogowy. Straßenverkehr, czyli ruch uliczny, a Verordnung to jest uporządkowanie, uregulowanie, coś takiego, nie? Czyli regulamin, czy powiedzmy konstytucja, tak troszeczkę w tym kierunku można wyjść. Tu następny, Privatparkplatz, ta sama myśl, czyli parking prywatny. Parkplatz, parking privat, prywatny. Parken maximal eine Stunde, czyli parkowanie można maksymalnie jedną godzinę. Nur für Kunden des Nahversorgungszentrum, czyli tylko dla klientów najbliżej położonego punktu dostawy, zaopatrzenia, czyli chodzi o sklep. Nie? Nahversorgungszentrum, czyli to jest to miejsce, do którego chodzicie kupować. Tam właśnie w tej okolicy. I znowu to samo. Benutzung auf eigene Gefahr, czyli korzystanie na własne ryzyko, czyli chodząc tam musicie się liczyć z konsekwencjami, że możecie dostać mandat, że może się pojawić policja i może zadawać nieprzyjemne pytania. Hier gilt die STVO, czyli znowu hier, tutaj obowiązuje kodeks drogowy, hier gilt, czyli pewne prawo, które podlegają właśnie drogi publiczne. Achtung Radfahrer, absitzen. Achtung, uwaga. Czyli to jest w ogóle tytuł wielu tablic ogłoszeniowych, informacyjnych, ostrzegających. Radfahrer, absitzen. Czyli rowerzyści, zsiadać. Czyli zsiadajcie, macie obowiązek tutaj zsiadania. A wiem, że to jest takie bardzo bezosobowe ten zwrot, nie? To nie jest proszę Państwa, proszę, żebyście Państwo siedli czy coś, bitte sitzen Sie ab czy coś. Nie. Radfahrer absitzen, rowerzyści zsiadać, spielende Kinder, bawiący się dzieci. Spielende to jest zagadnienie gramatyczne, spielend to jest grający. To jest tak zwany konjunktiv 1. To jest sytuacja, kiedy czasownik spielen poprzez dodanie literki D, spielend, jest robiący to. Grający. Spielend to jest grający. Spielende Kinder, grające dzieci. Dlaczego E? No bo rodzajnik D. Kinder ma rodzajnik D. Biegający mężczyźni. Skoro joggen to jest biegać, skoro Männer to są mężczyźni, joggend to jest biegający, uprawiający jogging, to joggende Männer. Uprawiający jogging mężczyźni. Zagadnienie gramatyczne. Jak już powtarzałem, bardzo ważne i myślę, że warto o tym wspomnieć. Przy okazji jeszcze trzeci
Weinen to jest płakać. Kinder to są dzieci. Weinend to jest płaczący. A weinende Kinder to są płaczące dzieci. Weinende Kinder. Znacie to? No to już znacie. Następna tabliczka. Betreten des Containerplatzes verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Czyli przekraczanie placu kontenerowego zabronione. Betreten to jest rzeczownik. Betreten to jest przekraczać, wchodzić na jakąś powierzchnię. Pojawia się właśnie w takich oficjalnych wywieszkach. Containerplatzes to jest genitiv. Nie? Des Containerplatzes, bo normalnie to jest Containerplatz, plac kontenerowy. Ja się domyślam, że to jest miejsce na jakieś tam śmieci, nie? Verboten, zabronione. I teraz ciekawy tam czasownik jest na dole. Haften für, czyli Eltern, haften für. To jest czasownik erekcyjny. Dzieci są odpowiedzialne za... rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. Eltern, haften für, są odpowiedzialni, odpowiadają za ihre Kinder. Czyli w momencie, gdy coś się dziecku stanie, to odpowiada za niego osoba dorosła, która z tymi dziećmi tam poszła. Już nie daj Boże, gdy tak dzieci w ogóle nie mają opieki, to w ogóle. Następne, Spielplatz Solarcity, czyli plac zabaw, miasto solarne, no taka zabawa słowem z angielskiego, Solarcity. I co tu mamy? Wir ersuchen Sie hier nicht zu rauchen und auch keinen Alkohol zu konsumieren. I teraz pewnie kojarzycie czasownik ersuchen, skojarzycie z czasownik suchen, szukać. No właśnie, ersuchen oznacza coś innego, oznacza prawie to samo co bitten, prosić. Czyli wir ersuchen Sie, prosimy Państwa. Natomiast tutaj się zawahałem na chwilę, bo ja bym to tak określił, że to jest tego rodzaju słowo jak upraszamy Państwa. Nie? Tak jak macie w pewnych wywieszkach, uprasza się o... nie wiem, utrzymywanie porządku w łazienkach czy coś, nie? To jest taki bardziej oficjalny ton rzeczownika bitten, to jest właśnie ersuchen. Tylko normalnie na co dzień tego nie stosujcie. To się używa właśnie w tego rodzaju tabliczkach. Hier nicht zu rauchen. Tutaj prosimy, tutaj nie palić. Tu by się chciało temat rozwinąć, ponieważ to jest konstrukcja z zu. Słyszeliście konstrukcję z zu? Konstrukcja z zu to jest konstrukcja zdaniowa, w którym są dwa czasowniki i przed tym drugim czasownikiem jest zu. I właśnie mamy tę sytuację. Hier nicht zu rauchen und auch keinen Alkohol zu konsumieren. I prosimy Państwa nie palić i nie konsumować, nie spożywać alkoholu. Konsumieren bym to przełożył na nasze polskie spożywać. I znowu pod spodem mamy Eltern haften für ihre Kinder. Dzieci są odpowiedzialne. Rodzice są odpowiedzialne za swoje dzieci. Benutzen auf eigene Gefahr. Korzystanie z tego na własne ryzyko, czyli musicie się liczyć z konsekwencjami, jeżeli będziecie robić wbrew temu zakazowi. Schadensmeldung to zgłoszenie szkody. Nie wiem o co chodzi, jakieś tam. To mi uczennica z Linzu wysłała. Pozdrawiam. Während der Öffnungszeiten Nutzung des Spielplatzes ausschließlich für den Kindergarten. Während oznacza podczas, w czasie, w trakcie. Czyli w czasie Öffnungszeiten to są godziny otwarcia. Czyli podczas godzin otwarcia, i tutaj jeszcze wspomnę, że Öffnungszeiten to jest rzeczownik, który się pojawia na wywieszkach, na przykład na sklepach. Kiedy chcecie wiedzieć, w jakich godzinach dany sklep jest otwarty, to on ma Öffnungszeiten, jest godzina podana jakaś od 9 do 18, 17, nie? Przydział czasowy, Öffnungszeiten, godzina otwarcia. Nutzung des Spielplatzes, czyli korzystanie z placu zabaw. Ausschließlich, było to słowo dzisiaj, wyłącznie, für den Kindergarten, dla przedszkola. Czyli mówiąc ogólnie w tych godzinach mogą tylko przedszkolacy tam, przedszkolaki korzystać z tego placu zabaw. Tu znowu mamy Benutzung, podobny tekst, Benutzung der Freianlagen auf eigene Gefahr, czyli korzystanie, i teraz Freianlage, Anlage w ogóle to są urządzenia, to jest bardzo szerokie pojęcie, to może być, rozumiecie, te fitness pod otwartym niebem, Anlage to mogą być właśnie części na placu zabaw, te wszystkie karuzele, zjeżdżalnie,
wszystko, jakieś tam pomosty dla dzieciaków, huśtawki, nie? To wszystko mogą być anlage. I w High Anlage ja się domyślam, że te urządzenia, które są na wolnym powietrzu. Auf eigene Gefahr, znowu na własne ryzyko, czyli inaczej po polsku mówiąc, na własną odpowiedzialność korzystanie z tych rzeczy. Dobrze, słyszycie melodię z tyłu? No, jestem tu obok kościoła, jest ślub. Ale dają, nie? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To by było na tyle właśnie w tym filmie. Pierwsze koty za płoty. Dostaję cały czas od Was te zdjęcia. Moja sugestia co do następnego filmu. Chciałbym zrobić analizę ogłoszeń gazetowych, czyli wysyłajcie, róbcie zdjęcie, wysyłajcie do mnie ogłoszenia z gazet tyczących mieszkań. Ok? Mieszkaniami się zajmiemy, następny temat. Czyli szukanie, wynajęcie mieszkania i tak dalej. O tym sobie przeanalizujemy. Także Was bardzo zapraszam. Maila, na którego macie wysyłać, macie pod spodem. Dopiszcie tam w tytule, nie wiem jak to powiedzieć, zdjęcia od widzów, niech będzie tak. I będę to zbierał. Zastrzegam sobie jednak prawo, że będę wybierał zdjęcia, które mi się najbardziej podobają. Tu chodzi o ostrość, bo niektóre zdjęcia, które wysyłaliście, no nie do końca były ostre i też nie nadają się. Nie chcę tego dać na film. Zresztą zrobienie ostrego filmu, ostrego zdjęcia chyba to nie powinien być wielki problem. I też kąt, nie? Kąt robienia zdjęcia, bo są czasami wysyłacie, jest na przykład to jest ogłoszenie, a wy robicie zdjęcie z góry, nie? Nie, róbcie zdjęcie na wysokości tego ogłoszenia, ok? Tej tabliczki, tej wywieszki. Będzie dla mnie to łatwiejsze. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę. Lajkujcie. Możecie wesprzeć mój kanał. Też w opisie filmu znajdziecie, w jaki sposób możecie to zrobić. Zapraszam na moje kolejne filmy, na moje live'y. Trzymajcie się cieplutko, bo pogoda piękna. Hejka!